Czwarty przechodzimy do punktu ostatniego, piątego świadczenia i komunikaty. I proszę Państwa, piszemy. Kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy, sesja Rady Dzielnicy 12 czerwca, godzina 18. Czyli 12 czerwca, godzina 18, kolejne posiedzenie. Kolejne sesje Rady Dzielnicy. Posiedzenia komisji, proszę Państwa, infra 27 maja. 27 maja, 10 czerwiec, 24 czerwiec i godzina 17.30. Powtórzę, 27 maja, 10 i 24 czerwiec. Edukacja, 5 czerwca, godzina 18.30. Edukacja, 5 czerwca, godzina 18.30. Praworządność, 10 czerwca, godzina 18.30. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 6 czerwca, godzina 18. PB 6 czerwiec, 18. Komisja Pana Wicherka 3 czerwca, godzina 17. 3 czerwiec, godzina 17. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki, przepraszam. 3 czerwca, godzina 17.30. 3 czerwca, godzina 17.30. Innowacje 10 czerwca, godzina 18. 10 czerwiec, godzina 18. I Pan Przewodniczący Zielonych swoją komisję zwołuje na 11 czerwca, godzina 18.30. Tereny zielone, proszę Państwa, 11 czerwiec, godzina 18.30. Mam zapisane i bym poprosił o dyżury Państwa, jeżeli ktoś by chętnie chciał wziąć i przeprowadzić taki dyżur w siedzibie Rady Dzielnicy, to tak. 3 czerwca, 10, 17 i 23. 17, tak? 17 do 18, tak? 18. Pozostają jeszcze 3 terminy. 24. 24, rozumiem. Godzina? 16.30. Nie da będzie. 16. Albo 16 do 17. 16.30 do 19. Na komisję to bardzo to będzie. Dobrze. Czyli jeszcze 3.17, gdyby ktoś Państwa chciał, to proszę telefonicznie powiedzieć w maila. Państwa 20 maja będzie posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. To jest ważny termin. Godzina 16 i temat studiów. 20 czerwiec, przepraszam, 20 maja. Jeden z punktów jest prezentacja projektu. Prezentacja projektu zmiany studium uwarunkowań kierunku kwalifikowania przestrzennego miasta Krakowa. O 16. O 16. Ale jako trzeci punkt. No ale lepiej będzie o 16, bo może być przedmiotem. To są opiniowanie, ale wyjazdowe jest komisja. Dobrze, znaczy, teraz bym może oddał głos jeszcze naszej koleżance odnośnie dnia partyjnego magistratu, bo była na ostatnio spotkaniu z panią dyrektor Grabowską. Dobrze, może tak. O, jakieś ustalenia tam. Jak pamiętam, od dnia 22 czerwca, 1 czerwca od rana dyrektorowi przygotować salę, dostaliśmy całą salę Litra. Właściwie tylko z ZIS-em, ale zyskamy większą część. Trzeba przygotować po prostu taką pokawę, co zrobiliśmy w kwestii walki z nielegalnym grafikiem, bo jak wiecie Państwo,
się, trzeba to zrobić, żeby była jak najbardziej atrakcyjna, czy jak to wyjdzie. Ale niemniej jednak, trzeba się do Państwa zwracać. Podejrzewam, że telefonicznie, bo nie do wszystkich docierają maile. Proszę o pomoc. Jest prośba o pomoc, żeby przewieźć tutaj stąd pewne rzeczy w sobotę rano. No i tam też poustawiać, dlatego że będziemy mieć poster, będziemy mieć jakieś tam stoliki. No to coś trzeba zrobić, żeby to wyglądało. W sobotę rano, to chyba o 10. Nie, no tu sobie powiedział pan, że możemy... A zawsze było o 10. No nie, chciałabym, żeby to najszybciej wcześniej zrobić, żeby po prostu... Nie otwarte są drugie, bo jeszcze raz wspominamy, zaczyna się impreza od godziny chyba 11. Natomiast w sobotę możemy po prostu przygotowywać i na siebie może musimy, dlatego że w niedzielę rano już nie będzie na to czasu. Jeszcze od nas będą się prezentowały zespoły dziecięce, a przynajmniej jeden zespół z tym dancem. Z Ceka Ruczaj, to już jest sprawa zaklepana. Jaskiniosy dzisiejszej imprezy, gdzie musi... Przed magistratem, tak? Tak, przed magistratem. Ile czasu zostaje? No, dzisiaj akurat uczestniczyliśmy w super imprezie w Siedzinie, w tańcach przedszkolaków, to po prostu rewelacyjny poziom, zwłaszcza kilku zespołów, no i właśnie postanowiliśmy zaprosić od nich, że to było o nich spoza rekordem. Wygrali w naszym konkursie, no. Ale to chodzi o to, że nawet nie ale proszę bardzo, ponieważ były nawet zespoły z Jastrzębia, z Rolem, świadczy to o tym, że ten konkurs jest naprawdę bardzo dobry, bardzo potrzebny i angażowane są już po prostu Spoza Krakowa zespoły, więc jest to no, super, naprawdę jestem pod wrażeniem po prostu. Niesamowite. No niemniej jednak wracając do tego dnia otwartego zapraszam. Chciałabym po prostu, znaczy ja akurat tym zajmuję no z uwagi na to, że tak się przeszkadzał, bo po prostu bo to się zajmuje, no tak, bo się na tym jest jak gdyby trochę znamy. I jeszcze jedna sprawa przy okazji, jak już jestem przy głowie, chciałam powiedzieć, że byłam, uczestniczyłam w ostatnie dnia, też w imieniu Rady Dziennictwa nie mówi. Konferencji przygotowanej z okazji lecia poradni numer 3 naszej super poradni i konferencja naukowa, odbywała się w magistracie w sali obrad, rewelacyjnie przygotowana sprawa, świetne wykłady. Szkoda, że nie mogłam być na tych wykładach, ponieważ musiałam iść na to, na Litwińskiego. Panie Bogdanie, dziękuję bardzo. I tyle. Także nasze pieniądze przeznaczone na notyfikacja, przynajmniej możemy nadarzać, bo warto wspierać to poradnie. Jest świetna, pani dyrektor, no, Pani przewodnicząca, ja uzupełnię tego, co pani powiedziała, bo nie pamiętam drugiego czasu, od której to się zaczyna. 10 czy 11? Proszę Państwa, Pani Bogdanie, prosił o chwileczkę. Proszę Państwa, ale to, co Pani Przewodnicząca powiedziała, to jest jedno. Ale najważniejsze, że to w sobotę to jest jeden dzień, ale najważniejszy dzień jest w niedzielę. I jak na razie nikt się nie zgłasza na dyżury. Chodzi o to od 11 do 17, żeby... To dobrze by było, żeby ewentualnie tutaj do Pani Warty telefonicznie zgłosić, bo ona by tą listę poprowadziła, żeby się nie dublować, bo proszę Państwa, prawdopodobnie też tam będziemy mieć sprzęt z tego, co Ula mówiła, laptopa i chodzi o chociażby ze względu na bezpieczeństwo. Nie mówię o prezentacji naszej dzielnicy. To jest to, no i taka bardziej sprawa porządkowa, szanowni Państwo, chodzi o nasze zwłoczki w ubikacjach. Niestety mamy pewną awarię i prośbę, jeżeli Państwo korzystacie, żeby jak się podniesie tą skórzkę, to jednak później na koniec, po załatwieniu tak zwanej przydzielnej sprawy, troszeczkę ją pnąć. I przekręcić nie ma. Powiem się, że będzie podniesiona, to ona nie spada, i woda cieknie całą wodę. Całą wodę się dała. To tyle ode mnie, pan Dominik Franczek się proszę. Szanowni Państwo, wielu radnych zgłasza się do mnie z pytaniami odnośnie
PRL-u. Jako, że nie wszyscy z Państwa są członkami komisji sportu i zielonych. Pragnę poinformować o naszym wpływie. Mianowicie po informacji otrzymanej na początku tego tygodnia realizacja i zejście wykonawców z planu budowy ma nastąpić do 17 maja tego roku. Odbiór przez zarząd infrastruktury komunalnej i transportu, a także zarząd ma nastąpić po tym terminie, prawdopodobnie po koniec maja, na początku czerwca będzie można już oficjalnie otworzyć czystkę. Obecnie on jest otwarty i nie jest zamykany w czasie pracy, po pracach wykonawcy. I taka propozycja z mojej strony, ale także po konsultacji z panem przewodniczącym, żeby może się jakoś zastanowić, czy nie zorganizować oficjalnego otwarcia z naszego skweru, zaprosić parę prezydenta, a także radnych miasta Krakowa, w szczególności wyszli z taką inicjatywą, że może go skwer w jakiś sposób podziękować, pokazać mieszkańcom, a także wyjść to w naszej wspaniałej gazetce. Kolejna informacja, jeśli chodzi o wsi Wybieg, otrzymaliśmy pismo z Wydziału Kształtowania Środowiska. Jest to odpowiedź na moje pytanie odnośnie wymagań stawianych terenów, w którym miasto chciałoby zrealizować jako wsi Wybieg. Powiem krótko, że chodzi o tereny gminne, co najmniej 0,5 hektara, teren zielony, który jest ważny, nie jest planowany pod zabudowę, gdyż to inwestycje gminne. I jako przewodniczący komisji sportu i terenów zielonych będziemy wskazywać kolejne tereny, które nie zostaną zrealizowane w tym roku, ale raczej wpisane do planów na rok przyszły. Tutaj też taka moja prośba jest kwestia do Państwa radnych o wskazywanie dalszych takich terenów, ponieważ moim zamysłem jest, żeby wskazać taki teren, liczby co najmniej 10. Mam nadzieję, że chociaż jeden taki teren zostanie zaakceptowany, skoro może to być realizowane z pieniędzy miasta, a nie z budżetu miesięcy. Jaka powierzchnia powinna być? To przecież mówił Ci przed przejściem, bo nie chcę. W uzupełnieniu tego, co pan przewodniczący powiedział, jak gdzieś gmina niesie, to jeszcze nie został otwarty ten smoczy skwer, ale się cieszy dużą popularnością. Pan przewodniczący, smoczy skwer nie jest zamykany przez wykonawcę. Dlatego mówię, że cieszy się dużą popularnością. Czy to powiedział, że... Ja byłem z moimi 10 razy. Nielegalnie. No nielegalnie, ale no, na to nie ma na twarzy obiekt zamknięty i oprócz tych dzieci moich, bo czy nie jest napisane, że obiekt otwarty? Ale nie stały w kolejce do niczego. Ale nie stały w kolejce do niczego, tak, dokładnie. A przez Państwa... Wiecie co, proszę. Chciałem powiadomić, że nasze remonty ruszyły, to znaczy chodniki, w tej chwili zarealizowane chodniki przy ulicy Kołodziejskiej, ale Kołodziejskiej. I ja powiadamiam wszystkich tych, którzy są na tym terenie. Prośba jest tam, tą prośbę mówiłem, żeby odwiedzać, patrzeć jak to jest realizowane. Następny będzie, to będę dzwonił do radnego, żeby tam ktoś. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja do Dominika, już takie pytanie. Czy tam jeszcze jakieś zmiany będą, jeśli chodzi o wyposażenie? Czy to już jest... W związku z tym, że pani proszę, 40. sesję Rady Miejskiej w